zbiorczo, ponieważ one się pojawiały od wielu posłów i posłanek w podobnym zakresie, a później przejść do tych pojedynczych pytań, które dotyczyły różnych spraw bardziej indywidualnych. Po pierwsze, dosyć dziwne jest dla mnie, gdy Platforma Obywatelska z taką troską zwraca się ku Polsce Wschodniej, a zapominała przez 8 lat o tych województwach na wschodzie. Tak, to mieszkańcy wschodu doskonale pamiętają państwa troskę na wschodzie i o budowę, i o inwestycje, które tam się odbywały. Doskonale pamiętają. No, widać, że kultura tutaj niestety posłów Platformy Obywatelskiej niezbyt duża. Dobrze. Dalej, gdy państwo wprowadzali płatne studia dla studentów w poprzedniej kadencji, również troska dla studentów wtedy była bardzo duża, gdy podnosiliście ręce za tym, aby ograniczać bezpłatne studia w Polsce. Pewnie studenci również wtedy się bardzo cieszyli, kiedy to robiliście z minister Kudrycką na czele. To tyle, jeżeli chodzi o pewne przypomnienie państwu posłom, jak to wyglądało. Odnosząc się teraz po kolei do państwa niestety nietrafnych zarzutów. Jeżeli chodzi o Polskę Wschodnią, to tutaj kilku posłów się pytało o nakłady i wzrosty. Politechnika Lubelska, prawie 5% wzrostu dotacji w tym roku. Niemożliwe, prawda? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, również wzrost. Uniwersytet Rzeszowski, również wzrost. Jak te liczby potwierdzają państwa tezy? Przecież to jest ten zły algorytm rzekomo, który my wprowadziliśmy. A liczby są takie, że te uczelnie zyskują na tych środkach finansowych. Już nie mówiąc o tym, że specjalne środki finansowe skierowaliśmy w wysokości blisko 1 mld zł z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Więc to są fakty i twarde liczby. Jeżeli chodzi o uczelnie regionalne, bo tutaj to się pojawiało bardzo wiele zarzutów, które są niestety nieprawdziwe. Znaczy, może niektórzy posłowie chcieliby, żeby w taki sposób rozwijało się szkolnictwo wyższe, ale my chcemy zrównoważonego rozwoju i równych szans dla uczelni, ale pod jednym warunkiem, że będą chciały podnosić jakość badań naukowych i jakość kształcenia, bo troską naszą wszystkich, chyba Wysokiej Izby, jest to, aby w Polsce uczelnie się rozwijały, a nie były w stagnacji. Zresztą przedstawiciele Parlamentu Studentów RP, którzy popierają tę ustawę i u góry państwu się przyglądają, pewnie w tym zakresie mają podobne zdanie do mnie. Jeżeli chodzi o uczelnie regionalne i mechanizmy finansowe, bo tutaj to jest istotna troska, która się pojawiła tutaj dzisiaj podczas debaty, to po pierwsze, państwowe wyższe szkoły zawodowe będą miały osobny algorytm finansowy, zagwarantowane środki finansowe. 35 uczelni państwowych wyższych szkół zawodowych mają osobny algorytm finansowy, będą osobno oceniane, dzięki temu będą mogły się rozwijać w tych bardzo istotnych, mniejszych powiatach, bo one mają bardzo ważną rolę. W tym roku 28 z tych uczelni zyskuje w algorytmie. W poprzednich latach niestety wiele mniej zyskiwało na algorytmie finansowym, który wcześniej obowiązywał. Kolejne fakty, drodzy państwo. Jeżeli chodzi o uczelnie regionalne, idąc dalej. Uczelnie akademickie, duże uczelnie badawcze będą w inny sposób finansowane, a uczelnie regionalne, te średnie, w inny sposób będą miały inne zasady w algorytmie finansowym. I o tym państwo oczywiście nie chcą powiedzieć, a my o tym wielokrotnie mówiliśmy, że one będą ścigały się w swoich grupach po to, aby mogły właśnie wykorzystywać swoje atuty w rozwijaniu swoich badań naukowych i jakości kształcenia. Po raz pierwszy po 1989 roku też przeznaczamy osobny strumień finansowy na rozwój regionalnych uczelni, z którego będą wyłączone uczelnie badawcze. 15 uczelni będzie wyłączonych ze specjalnego strumienia finansowego, dlatego żeby on był przeznaczony właśnie do uczelni regionalnych, żeby one miały gwarantowane środki finansowe na swój rozwój, czego wcześniej nie miały. Jeżeli chodzi o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę. W przepisach, które obecnie obowiązują, przepisach, które są schedą po Platformie Obywatelskiej, wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę co roku wynosiłby 100 milionów złotych. Takie mechanizmy gwarancyjne zostawiliście nam w spadku w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i w kilku innych ustawach. Teraz ten mechanizm średnio będzie podnosił obligatoryjnie środki finansowe o 1 mld zł, 700 milionów w przyszłym roku, w kolejnych latach aż do 1 300 000 000, nie licząc dodatkowych środków, które pojawią się w każdej ustawie budżetowej wywalczone dodatkowo. Więc mechanizm wzrostu finansów po raz pierwszy wprowadzamy my, a nie, drodzy państwo, z opozycji. To jest kolejna rzecz. Jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące humanistyki i badań w tym zakresie, no to po raz pierwszy humanistyka przede wszystkim będzie oceniana we własnych dyscyplinach, sama ze sobą, a nie pomiędzy różnymi wydziałami. Wydziały teraz są bardzo zróżnicowane, co powoduje, że często porównuje się nauki społeczne z humanistycznymi na przykład. Siłą rzeczy trudno porównać publikacje z psychologii na przykład z publikacjami z pedagogiki. Teraz każda z tych dyscyplin będzie porównywana we własnych dyscyplinach. Będzie uczciwe porównywanie w ramach dyscyplin naukowych, a nie w ramach zróżnicowanych wydziałów.
Co to zapewni? Osobne źródła finansowania właśnie dla humanistyki. Jeżeli chodzi tutaj o pojawiające się też wątpliwości, czy minister będzie mógł likwidować kierunek studiów, jeżeli będzie miał taką chęć, bo tak to zabrzmiało ze strony niektórych posłów. Nie, nie będzie miał takiej możliwości. Zabrania mu tego ustawa. Może tylko i wyłącznie zamknąć kierunek studiów w przypadku, gdy Polska Komisja Akredytacyjna oceni negatywnie taki kierunek studiów lub jeżeli przez 2 lata kierunek nie będzie miał żadnego naboru. Tylko w takich sytuacjach. Powiem więcej. My poszerzamy autonomię uczelni w zakresie tworzenia nowych kierunków studiów, bo uczelnie, które będą miały kategorię A+, kategorię A i kategorię B+, będą mogły bez zgody ministra powoływać sobie kierunki, jakie im się żywnie podoba w tych dyscyplinach. To jest prawdziwa autonomia. I mimo tego, że może ministrowi się w pewnym momencie to nie podobać, trudno. My autonomię uczelni w tym zakresie poszerzamy. I tym ruchem chciałbym przejść do kwestii ustroju uczelni i do poprawy, które zgłosiliśmy jako klub parlamentarny w drugim czytaniu. Bo to jest bardzo ważne. Tak, jestem z Prawa i Sprawiedliwości. Jestem z tego dumny, panie pośle. Jeżeli chodzi o zgłoszenia zmiany w kwestiach związanych z wyborem władz uczelni, z autonomią uczelni. Po pierwsze, autonomia uczelni w tej ustawie jest zwiększona. Tak jak pan poseł, były rektor zresztą Nykiel powiedział, autonomia to jest możliwość decydowania o samym sobie. Autonomia to nie niepodległość, też zwróćmy uwagę, że to nie jest to samo. Ale jak będzie ona zatem wyglądała? Rada uczelni po poprawkach w większości będzie mogła się składać z osób z wewnątrz. Z wewnątrz. W całości rada uczelni będzie wybierana przez Senat, jeden przedstawiciel będzie z samorządu studenckiego. W całości wspólnota akademicka wybiera Radę Uczelni. Rada Uczelni będzie mogła po tych zmianach opiniować większość rzeczy. Nie będzie miała decydujących rzeczy ani w zakresie strategii uczelni, ani w zakresie statutu, ani w zakresie wyboru rektora. Rektora będzie wybierało kolegium elektorów, czyli zgromadzenie wybrane w demokratycznych wyborach ze wszystkich grup akademickich. Zgłaszać kandydatów na rektora będzie mogła Rada Uczelni oraz inne organy wskazane w statucie uczelni, czyli tak jak jest teraz. Jeżeli chodzi o kwestie związane ze statutem uczelni, a to jest taka konstytucja dla uczelni, to kto uchwala ten statut? Kto? Senat uczelni. Kto wybiera senat uczelni? Wspólnota akademicka. Więc jakie tu jest zagrożenie dla autonomii uczelni? Znaczy to są populistyczne zarzuty, bo autonomia uczelni w tym zakresie jest rozszerzona. Niektórzy być może tego się boją, ale my chcemy, jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, zaufać uczelniom. Niech się realizują w taki sposób, jaki to wspólnota akademicka swojej autonomii uzna za słuszne. Jeżeli chodzi o dalsze rzeczy związane z tą ustawą. I to chciałbym też wyraźnie powiedzieć. Jeżeli państwo zagłosują przeciwko tej ustawie, to państwo pozbawią przyszłe pokolenia doktorantów obligatoryjnych stypendiów doktoranckich. Głosowanie przeciwko tej ustawie to jest zablokowanie powszechnego systemu stypendialnego dla przyszłych doktorantów, dla przyszłych elit polskiej nauki. To jest jedna rzecz. Pozwolą państwo, aby uczelnie sobie cały czas regulowały, w jaki sposób im się podoba opłaty, podwyższały opłaty dla studentów i oszukiwały studentów. Ta ustawa powoduje, że opłaty na studiach, opłaty uczelnie nie oszukują studentów. To pan zapyta swoich kolegów ze studiów albo samorządy studenckie w Szczecinie, czy się zdarza. Tak, zdarza się, że uczelnie oszukują studentów, niestety. Dlatego to będziemy blokować. Dlatego właśnie będziemy to blokować. A pan, głosując przeciwko tej ustawie, będzie nadal pozwalał na to, aby uczelnie mogły podwyższać w sposób niekontrolowany uczelnie. Ja tylko mówię, za czym będziecie, jeżeli przeciwko temu będziecie głosować. Jeżeli chodzi o wiek emerytalny, to po pierwsze wiek emerytalny jest regulowany ogólnymi przepisami dotyczącymi emerytur. My w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w żaden sposób w ogóle nie dotykamy się ustawy o emeryturach. Znaczy system emerytalny, taki jak obowiązuje wszystkich obywateli, powszechny system emerytalny, obowiązuje również w tej ustawie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Nikt nie może zmusić do przejścia na emeryturę zgodnie z obecnymi przepisami. Nie ma takiej możliwości. Przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. I nie wyobrażam sobie, żeby w jakikolwiek sposób zmusić kogoś do przejścia na emeryturę. Więc wiek emerytalny jest klasyczny, z ustawy, która obowiązuje powszechnie, natomiast w żaden sposób nie dyskryminuje tutaj w tym wypadku osób pod kątem płci. Powiem więcej. Wiek kandydowania do poszczególnych organów w uczelniach jest regulowany dla obu płci na takim samym poziomie, 67 lat. W związku z tym tu nie ma rozróżnienia na kwestie płci, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wewnątrz akademii, wewnątrz uczelni. W związku z tym ten zarzut też wydaje się
nietrafny. Jeżeli chodzi o kwestię kompetencji rektora, to tylko przypomnę, że wybiera go właśnie kolegium elektorów w demokratycznych wyborach, więc jeżeli wspólnota akademicka powierza członkowi wspólnoty swojej akademickiej tę kompetencję, tę funkcję, to liczę na to, że ma do niego zaufanie, bo właśnie w taki sposób realizuje się wspólnota akademicka. Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Tutaj już powiedziałem o kwestii algorytmu finansowego, ale chciałbym tylko przypomnieć, że Konferencja Rektorów Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych jednoznacznie tę ustawę poparła. Z dwóch przyczyn. Mamy osobny strumień finansowy dla nich, z drugiej strony dedykowany strumień doskonałościowy za dobre kształcenie swoich studentów i po trzecie my ponosimy rangę tych uczelni nawet z punktu widzenia nazewnictwa, bo będą one się teraz nazywały publicznymi uczelniami zawodowymi, nie szkołami zawodowymi, bo często było to mylone. To środowisko tych uczelni zawodowych poprosiło nas o to, aby tę rangę na poziomie nawet semantycznym, ale mimo wszystko podnieść, więc to jest jedna z rzeczy, która trafia również do uczelni, do Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Jeżeli chodzi o kwestie związane z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych, to będą one uzależnione od kategorii naukowych, które będą przyznawane na podstawie oceny dorobku naukowego. Ale drodzy Państwo, w trzech różnego rodzaju kryteriach. Pierwsze kryterium to jest kryterium czysto naukowe, czyli wskazujemy na to, jak w danej dyscyplinie, w danej uczelni wyglądają publikacje, czyli kwestia publikowania w czasopismach i wydawnictwach. Druga rzecz to jest kwestia współpracy z przemysłem, to w szczególności w naukach technicznych jest istotne, czy są określone liczby patentów, czy współpracują z firmami z zewnątrz, czy jakie środki pozyskują. A trzecie kryterium, bardzo istotne pod kątem tych zarzutów właśnie z nauk humanistycznych, dotyczy wpływu społeczno-gospodarczego. Jeżeli humaniści, nauki społeczne mają wpływ społeczno-gospodarczy z racji na działalność, którą prowadzą, będą dostawały za to dodatkowe profity, bo kategoria naukowa przekłada się na profity finansowe i tym samym będą miały uprawnienia do nadawania stopni naukowych. I to jest bardzo ważne, bo właśnie to trzecie kryterium w szczególności jest istotne dla uczelni regionalnych, bo one tam wykazują niezwykle ważną rolę, jeżeli chodzi o kwestie społeczno-kulturotwórcze i w tym trzecim kryterium będą mogły się wykazać. To trzecie kryterium w dodatku będzie istotniejsze w naukach społecznych i humanistycznych. Też dla nauk społecznych i humanistycznych przewidujemy osobny tryb, co już zostało przegłosowane w komisji, oceny działalności naukowej. Będzie to również działalność ekspercka, a nie tylko wyłącznie działalność na ocena na zasadzie parametrycznej, czyli tylko cytowalności czy publikowania w konkretnych czasopismach. Więc wprowadzamy działalność ekspercką, jeżeli chodzi o ocenę tego dorobku i to jest też istotna rzecz z punktu widzenia rozwoju monografii i innego rodzaju publikacji naukowych wśród humanistów. Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący konsultacji społecznych i poprawek, drodzy Państwo, te poprawki nie zmieniają zasadniczo tego projektu, one są otwarciem się na głos środowiska akademickiego. My przedstawiliśmy pierwszy projekt ustawy we wrześniu zeszłego roku. W styczniu przedstawiliśmy po pierwszej turze poprawek kolejny projekt. W kwietniu przedstawiliśmy po kolejnej turze poprawek kolejny projekt. Teraz na komisji sejmowej przedstawiliśmy poprawki, które nadal wynikały z głosu środowiska akademickiego i teraz przedstawiamy ostatnią ich turę. Jeżeli to jest zarzut do sposobu konsultacji, że w ciągu 9 miesięcy dokonaliśmy czterokrotnej tury zmian w ustawie, no to nie wiem, no to co, jakim byśmy musieli tu być zarzutem zaatakowani, jeżeli byśmy tych poprawek nie uwzględnili w takim razie. No bo to jest otwarcie na głos środowiska akademickiego. Właśnie te poprawki, które zgłaszamy, które wychodzą od środowisk studenckich, akademickich, doktoranckich, pracowników starszych naukowych i młodszych, te środowiska są bardzo zróżnicowane i właśnie te głosy uwzględniamy. Jeżeli chodzi również o szanse, które stoją przed nami, jeżeli chodzi o pozycję Polski w rankingach międzynarodowych, to taką szansą są tutaj też Państwo wspomnieli federacje. Federacje uczelni, które funkcjonują w wielu państwach na świecie. I jeden przykład. Uniwersytet Warszawski jest teraz bodajże na 314 pozycji w rankingu szanghajskim. Jeżeli wszedłby w federację z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, byłby 100 miejsc wyżej. To jest zaniedbanie, które przez ostatnie lata poczyniliśmy, dlatego że rozparcelowane jest środowisko akademickie i nie wykorzystujemy wspólnego potencjału tych uczelni. Ale zaznaczam, to są federacje. Te uczelnie zostają nadal osobnymi uczelniami, ale wspólnie chwalą się swoim dorobkiem na arenie międzynarodowej. To jest również szansa dla uczelni regionalnych, które mogą wejść w federację, zachowując autonomię poszczególnych uczelni, ale dzięki temu zyskując wyższe kategorie naukowe, wyższe środki finansowe i większe uprawnienia do nadawania stopni naukowych. To jest właśnie szansa na rozwinięcie potencjału w regionach. I kończąc wystąpienie, chciałbym jeszcze powiedzieć o kwestiach finansowych w skali najbliższych lat.
Przede wszystkim my od stycznia 2019 roku podnosimy pensje minimalne, w szczególności asystentów i adiunktów, które wzrosną o 30%, średnio 800 zł wśród tej pensji minimalnej. Przez najbliższe 10 lat do systemu trafi 47,5 miliarda złotych dodatkowych środków finansowych, a w przyszłym roku 3 miliardy złotych dla uczelni wszystkich w Polsce na inwestycje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.